Dziś, moi drodzy, odbywa się konferencja pokojowa w Monachium. Miał okazję zabrać głos również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. No i widać, pomimo takich wielu płonnych słów deklaracji, trochę rozgoryczenia. No. Zapytał wprost, kto jest przeciwny temu, aby Ukraina wstąpiła do NATO. No jeżeli tego typu pytania stawia publicznie, to ma świadomość, że jednak są takie kraje w NATO, które nie do końca chcą widzieć tam Ukrainę. Natomiast mnie zainteresowało coś innego. Ta wojna informacyjna, która jest prowadzona i mówiąc szczerze, nie rozumiem trochę, ale to znaczy, że nie mam wystarczającej wiedzy, w co gra Joe Biden i Stany Zjednoczone. Bo Stany Zjednoczone, mówiąc cały czas o tym, że Władimir Putin podjął już decyzję o ataku, że mają pewne informacje, że to odbędzie się na dniach, jednocześnie zestawiane jest to z tym, co mówi Zełenski, i on wcale takiej paniki nie podziela. Z kolei Putin i Ławrow twierdzą, że Zachód panikuje. Kto na tym najbardziej cierpi? Gospodarka Ukrainy. Ponieważ nie da się przecież w takich okolicznościach funkcjonować biznesowi. No, biznes się wycofuje z Ukrainy, gdy słyszy od Bidena, że Rosja już podjęła decyzję. Zaskakujące to jest w kontekście tego, że ja cały czas twierdzę, że żadnej wielkiej wojny nie będzie i że jeżeli dojdzie, to do jakiegoś konfliktu lokalnego, na przykład w tych republikach separatystycznych. No, czas pokaże, kto miał rację.